klienta. Hijo, ¿por qué me hablas así? Dlaczego tak ¿Quieres mówisz? Estar solo? Chcesz zostać ¿Te das sam? Cuenta? Sí. Pero... Przepraszam. No te quedamos, nie będę ci przeszkadzać. Rufika. Perdóname. Wybacz. Soy un torpe. Zachowuję się jak kretyn. Soy yo. Perdóname. O co chodzi? Es que acabo de tomar una decisión. Podjąłem decyzję. Voy a dejar esta escuela. Rzucam szkołę. ¿Qué? Co? Hilda, la estaba buscando. Szukałem pani. Dlaczego? Jak się pani czuje? Doskonale. Miała pani zajęcia w piątej klasie? Tak. Jestem trochę zmęczona. Wrócę do domu. Pani lekarstwo. Na pewno nie moje. Jestem zdrowa. Mieszka pani z rodziną? Jestem wdową. Mąż zapewnił mi dostatnie życie. Mam cudownego syna. I troje wnuków. Widujecie się? Bardzo często. Ja bywam u nich, oni u mnie. Syn jest nauczycielem? Nie. Dyrektorem banku. Dobrze zarabia. Musicie się nad sobą zastanowić. Biłyście się jak dzikuski. Chciałam rozładować emocje. Nie cierpię idiotek. Widzi pan? Oto symbol złego gustu. Chcesz? Wyjmij gumę. Jest pyszna. Wyjmij. Nie masz napadu paniki? W czasie walki niczego się nie boję. Potem strach wraca. Ale nie tym razem. Posiedzicie sobie tutaj. W spokoju i ciszy. Co? Tak. Nie mogę wrócić do pokoju? Nie. Błaga. Tu coś śmierdzi. Nic z tego. Zaczekacie na rodziców. Już jadą. Tata? To twoja wina. Połączę zawieszenie z wyjazdem noworocznym. Nie rób sobie nadziei. Bo co? Jeśli myślisz, że... Co się znowu stało? Nic. Ten pan uwielbia plotki. Co? Ależ skąd? Zaraz wszystko wytłumaczę. Słucham. Należy mi się wyjaśnienie. Zastanów się, zanim to zrobisz. Nie możesz rzucić szkoły. Masz powód? Pójdę do pracy. Nie zostawię rodziny na łasce obcych. Chciałeś skończyć liceum. Walcz o swoją przyszłość. Tylko tak pomożesz rodzinie. Masz wielu przyjaciół. Narzeczoną, która cię kocha. No, Lupita. Cometí un error. Popełniłem wielki błąd. Może. Ale przerwanie nauki będzie jeszcze większym błędem. Jesteś łagodna, słodka,
Urocza. No puedo dejar de pensar en ti. Nigdy cię nie zapomnę. ¿Sabes? También por eso me odchodzę, bo nie mogę być z tobą. Porque se supone que no puedo andar contigo. Mira, Nico. Tú vas a una cosa. Nie chciałam, żebyś wiedział, co do ciebie czuję. Gdyby mi nie zależało, przestałabym o tobie myśleć. To nie tak. Milcz. Porozmawiamy później. Miałaś unikać szumowin. Ani słowa. Obraża pan moją córkę. Znów spotkamy się w sądzie? Co pani powie? Odwołałam show, bo jego słowa wywołały atak wyrostka? Brawo. Cóż za cięty język. Gratuluję. Proszę nie wywoływać nowych konfliktów. Chodzi o mnie? Niech pan się martwi o tego prostaka bez zasad. A pani niech się martwi o siebie i córkę. Zrozumiano? Do niedawna Mia była grzeczna. Źle na nią wpływam. Cisza. Wyjaśnię państwu powody zawieszenia. Nie ma potrzeby. Zgadzam się z tą decyzją. Zabieram córkę i składam oficjalną skargę. To znaczy? Roberta Pardo musi zostać usunięta z liceum. Zrozumiano? Co takiego? Ma zły wpływ na moją córkę. Niech pan powtórzy. Trzeba ją wyrzucić. Proszę o spokój. Możemy porozmawiać? Nie w tej chwili. Nic z tego. Moja córka tu zostanie. Nie jest pan Bogiem. Trochę więcej kultury. Właśnie. Słucham? Trochę więcej kultury. Dorośli ludzie kłócą się jak dzieci. A dzieci to widzą. Wiem, co mówię. Ona źle wpływa na moją córkę. Czyżby? Roberta jest gwałtowna, ale urocza. A pan jest draniem. O czym pani mówi? Prowadzę z tym panem spór prawny. Zatrudniłem prawniczkę. Co on zrobił? Uwiódł ją. Co? Uwiodłeś kogoś? Jaki szach? Jeden ruch i tracisz królową. Tak nie wolno. Dlaczego? Łamiesz zasady. Trzeba być elastycznym. Jakiś problem? Nie umie grać w szachy. Cześć, Laleczko. Nie jestem gejem. Jasne. Bo chodzisz z córeczką Dyra. Mam ciekawą lekturę. Kto to napisał? Gnieździesz mi koszulę. Spadaj. Czytałam te plotki. O co biega? Chodź. Skąd o nas wiedzą? Nie ma żadnych nas. Zaraz to ogłoszę.
Wkurzył cię? Mam go dość.